Teraz wam wyjaśnię właśnie odnośnie Polsatu Plusa, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Czyli dzisiaj mamy 2017, czyli ja tam przyszedłem bodajże w 2015, W 2015 roku, w czerwcu, dołączyłem do cyfrowego Polsatu. I powiem wam tak, jako że to była moja pierwsza praca w Polsce, gdzie pracowałem głową, a nie fizycznie, to byłem w niebo wzięty. Cyfrowy Polsat ugościł mnie zajebiście, miałem świetną grupę szkoleniową, gdzie miałem wielu dobrych kolegów swego czasu. Nawet miałem wrażenie, że przyjaciół, aczkolwiek później troszeczkę za bardzo odskoczyłem, niestety. I tak, przyszedłem do, miałem szkolenie, dwutygodniowy blok szkoleniowy, to jest pierwsza sprawa, oczywiście płatny, prawda? Później miałem jedno doszkolenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, z tego, z siódme, non-stop jakieś szkolenia. Ja byłem szczęśliwy. Pierwszy raz miałem pracę, gdzie chodziłem na szkolenie i jeszcze firma mi płaciła za to, żebym ja się uczył. Rozumiecie? Idealnie. Tego chciałem. Szans rozwoju. I było miło, fajnie przez jakiś czas. Oczywiście mogłem się rozwijać. I od momentu, kiedy zostały mi te możliwości odblokowane, to jeszcze sam we własnym zakresie zacząłem się uczyć technik sprzedażowych, neurolingwistyki programowalnej i wielu innych rzeczy. Jako że ja lubiłem i potrafiłem zdobywać efektywnie doświadczenia, to w momencie, kiedy wy przychodziliście sobie tylko popracować, ja jeszcze sobie, korzystając z tego, że mieliśmy dostępny, oczywiście ograniczony dostęp do internetu, ale mieliśmy dostęp na przykład do Telepolis. Jako że Telepolis mogłem sobie czytać każdego dnia i każdego dnia czytać sobie wiadomości ze świata telekomunikacji, z branży telekomunikacyjnej, zarówno jeśli chodzi o wydarzenia w Polsce, jak i na świecie, o telefony, o technologię, o rozwój, to otrzymywałem stąd bardzo dużą ilość informacji każdego dnia. I dzięki czemu później, jak nam obniżyli prowizję w Polsacie, to ja wiedziałem, dlaczego tak jest, bo było tak dlatego, że pan Soloś sobie postanowił pobawić się na polskiej scenie i podbijał licytację bloków LTE, przez co te bloki poszły tam za jakieś astronomiczne sumy 500 milionów czy coś w tym stylu. A biorąc pod uwagę na przykład, żebyście mieli porównanie, że tak powiem, to w Niemczech za te same bloki LTE, czyli bloki pasma częstotliwości do przesyłu informacji, prawda? Za te same pasma w Niemczech zapłacili 8 razy mniej. Czyli tak, 8 razy mniej, a zarobki w Niemczech są przynajmniej 4 razy większe. Widzicie różnicę? Ile u nas za to zapłaciliśmy ten? Jak myślicie, zapłacił za to Soloś? Nie. Zapłacił za to każdy jeden. Konsultant, kierownik i cała struktura całej firmy. Ale decyzja była podjęta tam. A konsekwencją objęci my, pracownicy. Dlatego mi się to nie podobało. W każdym razie, pod koniec 2015 pojawiła się nowa możliwość, czyli był odpalany u nas nowy projekt, właśnie Plus. Był odpalany Plus. Mała tablica, już nie mogę napisać. I od stycznia przeszliśmy do plusa. Byliśmy zachęcani, że dostaniemy tyle dużo różnych możliwości, większe prowizje, lepszą pracę, lepsze bazy. Miało być mega fajnie, super, och, ach. A okazało się tak, że od stycznia, jak żeśmy tylko zaczęli pracować na projekcie w plusie, to po kolei z miesiąca na miesiąc wszystkie obietnice, które były nam złożone, zostały zawierane. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, wszystkie. Bodajże w kwietniu czy w maju ostatnia z obietnic została po prostu, nie ma już tego. Czyli wszystko, co było obiecane ledwo w grudniu, to już w maju nic z tego nie było. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że przechodząc z jednego projektu na drugi, przełożeni uznali, że my jesteśmy na tyle super wykształceni i wyszkoleni,
że wystarczy tylko krótki blok, w którym dostaniemy wyłącznie informacje o nowych produktach i usługach, a cała reszta pozostaje bez zmian. Nic bardziej mylnego, bo sprzedaż telewizji, szybka rozmowa, gdzie nawet nie trzeba właściwie robić badania potrzeb, a jedynie przedłużyć umowę i zazwyczaj o to samo, to jest różnica, bo w plusie jednak rozmawia się o czymś więcej. I teraz, żeby Wam wyjaśnić z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia, co było głupotą. Czyli jedyne, czego nas uczyli w plusie, to sprzedaż abonamentu, czyli samych usług. Właściwie w całości zostało zaniedbane szkolenia i jakieś szkolenia, które pozwalałyby umiejętnie sprzedawać telefony, a już od dłuższego czasu powtarzałem Wam, że ludzi nie obchodzi właściwie abonament, bo wystarczy, że sprzedasz telefon, a abonament jest dodatkiem. Telefon sprzedajemy, bo to ten telefon on będzie miał każdego dnia, bo to z tego telefonu będzie korzystał i on później bardziej niż na ten abonament będzie narzekał na ten telefon, po prostu. Więc jako, że Wy cały czas sprzedawaliście abonament, a do tego później próbowaliście jakiś telefon dobierać, ja robiłem odwrotnie. Wybierając odpowiednią opcję, jeśli chodzi o abonament, w trakcie sprzedaży abonamentu miałem okazję robić badanie potrzeb i pytać, normalnie rozmawiać odnośnie tego, jak ktoś z tego telefonu korzysta, po prostu. Bo w momencie, kiedy mam informację odnośnie tego, jak on z telefonu korzysta, to dzięki temu, że ja cały czas na bieżąco uczyłem się, jakie mamy telefony, jakie mają funkcje, jakie są ich zalety, wady i cały czas się interesowałem tą wiedzą, to ja byłem ekspertem. Dzięki temu mogłem dobrać odpowiedni telefon, a później przekonać klienta, że to ten właśnie telefon jest najlepszym rozwiązaniem. I nie wcale najdroższym, bo akurat w plusie nam nie płacili za... Nie było znaczenia, czy ty sprzedałeś telefon droższy czy tańszy, wręcz nawet śmiesznie, bo jak ty chciałeś sprzedać klientowi lepszy telefon, to za to dostawałeś mniej pieniędzy. Więc firma naciskała na to, żeby wciskać klientom, za przeproszeniem, chujowe telefony, bo za to ty otrzymywałeś więcej pieniędzy, rozumiesz? Ja nie bardzo, bo ja przez całość rozmów, zarówno w cyfrowym postaci, jak i w plusie, wykorzystując całą swoją wiedzę i biorąc pod uwagę, że nie lubię sprzedaży samej w sobie, bo sprzedaż jednak przez to, jakie Wy zrobiliście standardy ogółem sprzedaż, to sprzedaż nie jest sprzedażą. Sprzedaż jest wciskaniem, a konsultant jest śmieciem, zwykłym telemarketerem, który dzwoni tylko po to, żeby coś Wam wcisnąć. Jako, że ja chciałem przełamać ten schemat i mi się udało swoją pracą, to ludzie do mnie odzwaniali, ludzie do mnie wracali, ludzie pamiętają mnie pozytywnie, bo ja wyłącznie z tymi osobami, z którymi miałem szczęście porozmawiać, po prostu rozmawiałem, pytałem, informowałem, doradzałem jako ekspert. I dzięki temu wiem, że też wiele Polaków w tym momencie, bo przez półtora roku miałem okazję sporą ilość klientów obdzwonić, wiem, że akurat moje imię też zostało w pewien sposób zapamiętane, a przez to, w jaki sposób ja pracowałem, to i tak mam pewność, że większość z tych, duża większość, nie wiem, 90-95% sprzedanych usług przeze mnie, klienci będą zadowoleni zarówno teraz, jak i za rok, jak i za 2 lata. A żeby było pokazać Wam śmieszne paradoksy, od momentu, kiedy ja zacząłem się rozwijać i zdobyłem już tą wiedzę, to zacząłem chodzić do kierowników, żeby powiedzieć im, że można poprawić to, tamto. I miałem wiele pomysłów dla nich, a za każdym razem byłem odsyłany z kwitkiem. Nawet jak ja przychodziłem do przełożonych i proponowałem, że zrobię im za darmo skrypt sprzedażowy dla konsultantów, za darmo, bez żadnych nakładów z ich strony, to było to samo. Wracaj i dzwoń. A dla mnie kolejne telefony to było stanie w miejscu, bo rozmawiam o tym samym, robię to samo. Do tego pieniążki wcale nie były dobre i nie było możliwości rozwoju. I jako, że później właśnie ja się rozstałem z plusem
10 października, listopad, listopada, 10 listopada 2016 roku rozstałem się z Plusem ostatecznie, bo pojawiła się możliwość rozwoju i to jeszcze w branży, która była zawsze moim marzeniem, w branży, w której miałem już doświadczenie i która była właśnie tym, czego potrzebowałem, żeby być sobą, czyli właśnie wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, technologia, w której ja się poruszałem swobodnie, w wirtualnej przestrzeni, zaczęła się budować tu na ziemi, proste. I w momencie, nawet tam w październiku bodajże podnieśli nam prowizję i to zdecydowanie o dużo, dzięki czemu w październiku mogłem sobie ładnie zarobić, w październiku sobie zarobiłem odpowiednią sumę. I jako, że prowizje są płacone z dwumiesięcznym opóźnieniem, to zarówno w listopadzie dostałem wypłatę dobrą, a w grudniu za samą prowizję dostałem też wypłatę prawie 3000. Za samą prowizję. Co więcej, jako, że ja skończyłem pracę 10 listopada, a w listopadzie przepracowałem, cudzysłów, 1 godzinę, bo byłem tylko na jednym spotkaniu, akurat jak przyszedłem sobie porozmawiać, okazało się, że jest takie spotkanie naszej grupy i na tym spotkaniu sobie byłem i ktoś tam się nawet pytał, bo chyba nie jesteście tu na godziny, że tylko przychodzicie tu dla prowizji. No ja podniosłem rękę i powiedziałem, że ja przyszedłem dla godzin. Oczywiście wtedy też się ze mnie śmialiście, a dzięki temu, że przepracowałem tą 1 godzinę, z tego, że tam były warunki takie, a nie inne, że trzeba było przepracować, zrealizować odpowiednie cele, żeby prowizja została wypłacona i tak dalej, ale ja na listopad, gdybym przepracował tę odpowiednią liczbę godzin, to za same moje umowy z poprzedniego miesiąca ja tam chyba zarobiłem bodajże około 1000 zł. Z poprzedniego miesiąca już na następny miesiąc miałem te umowy, które wchodziły z opóźnieniem, po prostu. Już nie mówiąc o kolejnych głupotach w Plusie tak naprawdę, bo w momencie, kiedy ty rozmawiasz z klientem, sprzedajesz mu coś, tak, i wysyłasz kuriera, a później ten kurier nie dojeżdża, towar nie dojeżdża, to zamiast ktoś ci coś pomóc, przełożony, albo coś jakoś zareagować i tak dalej, to taka sprawa była podsyłana ci z powrotem, gdzie to było niezależne z twojej przyczyny, nie od ciebie zależało to, że to nie dotarło, ale sprawa wracała do ciebie, to jest raz, musiałeś dzwonić, załatwiać i wykorzystywać czas, a nie było za to płacone. Bo pomimo, że ty już zakończyłeś sprzedaż i zrobiłeś, co miałeś zrobić jako konsultant i wysłałeś to, i już powinieneś mieć to zagwarantowane, to firma, podwykonawca, kurier albo magazyn, albo ciąg wie kto, utrudniał pracę własnym pracownikom, przez co ja traciłem czas, bo musiałem do klientów oddzwaniać, przepraszać, wyjaśniać i zamiast dzwonić do kolejnych nowych klientów, którzy jeszcze nie mieli przedłużonej umowy, ja musiałem co chwilę wracać do przeszłości i załatwiać stare sprawy. Czyli po pierwsze, traciłem czas, w którym mogłem zarabiać. Po dwa, na wyjaśnianiu tej sprawy nie zarabiałem, a jedynie tak naprawdę zabezpieczałem to, co powinienem zarobić, tak? Rozumiecie? Marnotrawstwo pod każdym względem. I jeżeli co więcej, jako że ja byłem pewny swoich zdolności i pewnych spostrzeżeń, które zaobserwowałem i byłem gotowy właśnie tą wiedzą się dzielić, to niektórzy konsultanci, koledzy, którzy ze mną rozmawiali, mieli okazję tam parę pomysłów ode mnie wziąć i jak później dostawałem od nich feedback, czyli mieliśmy okazję później z powrotem rozmawiać, to słyszałem, że ta wiedza, którą im przekazywałem, działała tak samo jak i u mnie, tak samo i u nich, czyli oni też zwiększali swoje wyniki. I przez to tak naprawdę, że to była moja taka pierwsza korporacja, a zarazem w sumie ostatnia, w której kiedykolwiek pracowałem, bo już nigdy więcej nie zwiążę się z żadną korporacją, która nie widzi ludzi, a jedynie cyferki i statystyki. Nie ma znaczenia wiedza, a jedynie znajomości, koneksje i ciągle co jeszcze. To dlatego
dlatego postanowiłem stamtąd odejść. Wszyscy myśleliście, że zwariowałem, że straciłem i tak dalej. A ja dzięki temu, że odszedłem, dzięki temu, że przeskoczyłem, że w 3 miesiące zrobiłem tak jakby 5-letnie studia, bo dla mnie to była taka ilość wiedzy i taka różnica i takie odblokowanie samego siebie, wiedza. I to wiedza od kogo? W pigułce od mądrych osób. Zresztą właśnie, co było ważne, jak ja przyszedłem do tej pracy, to pierwszy raz okazję miałem rozmawiać z osobami, znaczy pierwszy raz okazję miałem pracować z osobami mądrzejszymi, bo większość z was to byliście studentami, uczyliście się, rozwijaliście się, próbowaliście coś, prawda? No, każdy z was miał coś ciekawego do powiedzenia, po prostu. I dlatego mi pracowało się przyjemniej. Pomimo tego, że nawet jak warunki nam pogarszali, to ja do pracy i tak przychodziłem z uśmiechem, bo przychodziłem dla was, dla ludzi, dla osób, z którymi spędzałem czas. Jako, że później zrealizowałem duży projekt, później zacząłem realizować duży, własny, autorski projekt i do tego dość mocno byłem nim zafascynowany, bo było to spełnienie moich wszystkich marzeń za jednym razem, tym jednym filmem, to was po prostu przeraziłem i zraziłem do siebie, a z drugiej strony zgodnie z planem, to jedyna szansa, abym ja mógł zrobić to, co chciałem, to musiałem niestety się od was właśnie wydzielić, tym bardziej, że wy mnie odsunęliście, korzystając właśnie z wszystkich możliwości od losu, skorzystałem z tego, że byłem sam i dlatego pierwszy film powstał w takiej formie, a nie i w innej, bo w takiej formie go tworzyłem. Bo tworzyłem go sam, bo byłem już zmęczony, bo byłem styrany, a do tego wy wszyscy traktowaliście mnie za wariata, odsuwaliście się ode mnie i było coraz gorzej. Od kiedy wrzuciłem film w internet, ja odzyskałem spokój, ja wiem, że nie zwariowałem, ja zacząłem odzyskiwać zdrowie, wcześniej byłem chory na wrzodziące zapalenie jelita grubego. Powiem wam, że od kiedy wrzuciłem film, od kiedy skończyłem właściwie film, to tabletek w ogóle nie biorę, a mimo to nie pogarsza mi się mój stan, a tylko poprawia. I dzięki temu, że od momentu, kiedy ja go skończyłem, do końca życia mogę być sobą, nie muszę nikogo udawać, ani nikomu nic udowadniać, tylko mogę robić co chcę, jestem sobą i będę miał z tego frajdę do końca życia, no po prostu, o. I to jest ważne, bo jak wy myślicie, że pieniążki są w życiu najważniejsze, no to są wasze wartości, za którymi wy podążacie, a ja całe życie podążałem za swoimi wartościami. Wy myśleliście, że mnie znacie, ale nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać o wartościach. Też przez to, jak to wyglądało, nie było okazji się spotkać, tak wyszło, prawda? A pomimo moich zaproszeń też nie mieliście przyjemności odwiedzić mnie w Legionowie, gdzie aktualnie przebywałem, więc taka troszkę hipokryzja, tak? Bo macie dużo do powiedzenia i dzięki temu, że to wygląda tak, a nie inaczej, od momentu, kiedy właśnie wystawiłem to i zaistniałem, że tak powiem, publicznie, od tego momentu nie muszę się obawiać, bo tak mówię, jeśli ktoś z was chce ze mną porozmawiać prywatnie, ja was nie odrzucam, macie mój numer, możecie do mnie zadzwonić, możecie do mnie wysłać maila, możecie do mnie napisać na Facebooku, możecie. A czy piszecie? No właśnie. A czemu nie piszecie? To już mnie nie interesuje, bo ja mam swoje życie i swoje cele i idę dalej. Po prostu. To jest ważne. A druga sprawa, tak przypominam, jeśli wypowiadacie się publicznie, czyli na Facebooku, to zgodnie z tym, z moim podejściem powiem tak. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Więc jeśli zadacie pytanie, które będzie... Zadacie pytanie i będziecie naprawdę chcieli mojej odpowiedzi na nie, to ja oczywiście tą odpowiedź wam udzielę, zgodnie ze stanem swojej wiedzy, ale większość waszych pytań na chwilę obecną była dosłownie marnowaniem mojego czasu, tak? Bo ja w tym czasie mogłem zrobić dużo innych pozytywnych rzeczy, kontynuując swoją drogę życia, swoją misję, swoją ścieżkę, jak bohaterowie, za którymi podążałem zawsze. To w tym momencie dla mnie ważniejsze było iść dalej, dokładać kolejne karty i kroki, zamiast tam się coś tam tłumaczyć i tego, co się mijało po prostu dla mnie z celem. O. I to właściwie, jeśli chodzi o doświadczenie ze sprzedaży, to jeszcze tylko dorzucę tyle, że przez to, że wcześniej grałem właśnie w te gry MMORPG, które polegają na tym, żeby właśnie zdobywać doświadczenie, zdobywać przedmioty,
zakładać też gildie, plemiona czy cokolwiek, grupy i rozwijać się razem z grupą i prowadzić tą grupę po to, żeby osiągała coraz więcej, to tamten świat wirtualny ma te same zasady co i tutaj, bo żeby cokolwiek załatwić, trzeba z kimś porozmawiać, bo sprzedać możesz drożej albo taniej, bo to od ciebie zależy, co się wydarzy później, chyba że ty nie poświęcasz temu odpowiedniej ilości czasu, to wtedy inni podejmują za ciebie decyzję, tak jak jest to u nas w życiu. Jako że niezależnie od tego, co się wydarzy w przyszłości, naszą przyszłością, przyszłością nas wszystkich, nie są ci dziadkowie, rodzice i ojcowie, tam przodkowie, bo oni mieli swój czas, swoją szansę, oni mogli zrobić wiele, a tego nie zrobili. No, moją przyszłością jestem ja, a bezpieczeństwem mojej przyszłości są mądre dzieci, nie tylko moje dziecko, ale i Kowalskiego, i Nowaka, i każdego jednego Polaka. Bo tylko edukacja dzieci pozwoli mi na to, że za 10 lat te dzieci będą mądre i te dzieci, idąc do wyborów, zaczną wybierać osoby mądre. Nie głupie, nie te, co idą kraść, tylko mądre osoby, które naprawdę chcą zmienić ten kraj na lepsze. A pomimo, że mieliście 27 lat, od kiedy upadł komunizm, to od tego czasu na scenie politycznej jedyne, co robicie, to jest tylko gryziecie się, całe życie się gryziecie. Co więcej, każdy kolejny rząd, który przychodzi, zamiast pomyśleć, co by w tym kraju zrobić, żeby było lepiej, żeby iść do przodu, to każdy kolejny rząd, który przychodzi, patrzy w tył i co robi? Rozlicza poprzedników. Przychodzi następny i 4 lata rozlicza poprzedników. I przychodzi następny i znowu rozliczamy poprzedników. Noż tak, to my daleko nie zajdziemy, bo to nie jest w żadnym wypadku dynamika rozwoju, a tylko głupota i marnowanie czasu. Zarówno mojego społeczeństwa, jak i naszych pieniędzy, z których jesteśmy okradani, bo musimy płacić podatki, które ustalają te mądre głowy, bo te mądre głowy ustalają, żebyśmy pracowali do 67 roku życia, bo przez to, że te mądre głowy, zamiast wydawać pieniądze na tworzenie nowych miejsc pracy, kradną i robią co chcą, młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, w Polsce młodych osób jest coraz mniej, a osoby starsze są zagrożone tym, że nie dość, że będą miały małe emerytury, to może tej emerytury nie dożyją. Dla ZUS-u idealnie, 67 przerób, a później zdychaj, bo dzięki temu, że ty zdechniesz, będą pieniążki na te osoby, które jednak odważą się jeszcze żyć za te śmieszne emerytury parę lat i cierpieć. To jest to.